Dzień dobry Państwu. Witam dzisiaj w Rozmowie Niezależnej pana Tadeusza Płożańskiego. Witam serdecznie. Publicystę, pisarza. Przed nami książka z otchłani Tadeusza Płożańskiego, ale seniora. Tak, to jest książka mojego ojca. Tym razem nie moja, właściwie wznowienie wspomnień taty. Z otchłani można dodać z otchłani niemieckiej i otchłani sowieckiej, ponieważ ojciec, zanim został filozofem, czy też nawet profesorem filozofii, wiele osób kojarzy ojca właśnie z uczelni, prawda? Czy to z Uniwersytetu Warszawskiego, czy z Jagiellońskiego, czy z Polskiej Akademii Nauk. Kojarzą ojca jako swojego profesora, prawda? Wykładowcę, dydaktyka. No i to wcześniej przeszedł przez dwa piekła. Najpierw piekło niemieckie właśnie, po konspiracji... Przepraszam, że panu przerwę, panie Tadeuszu, ale to jest bardzo specyficzne pokolenie, bo to jest człowiek, można powiedzieć, dwudziestolecia międzywojennego, uformowany przez to dwudziestolecie, rocznik 20, ostatni rocznik maturalny, 39 rok, liceum Czackiego. Rzeczywiście, no, wypada się zgodzić, że było to pokolenie szczególne. Do tego pokolenia należał, przecież beatyfikowany, a teraz kanonizowany Ojciec Święty Jan Paweł II. Ludzie, którzy mieli Polskę w sercu, prawda? Byli wielkimi polskimi patriotami. Jeszcze wrócimy pewnie do tych kwestii religijnych. Prawda? Ale ojciec się wychował też w domu bardzo, bardzo religijnym, szczególnie dzięki babci. Prawda? Ta słynna triada Bóg, honor, ojczyzna, no to jest dzisiaj może, prawda, to jest sprowadzana do jakiegoś sloganu, natomiast ci ludzie tak byli wychowani właśnie w takim duchu i w ten sposób żyli. I dla nich czymś oczywistym w 1939 roku było stanięcie do walki o Polskę, którą przed momentem, prawda, ich ojcowie odzyskali. Prawda? To była naturalna droga, więc ojciec też no, zdążył rzeczywiście zdać maturę w liceum Czackiego, no i potem się zaciągnął do wojska. Był ciężko ranny w bitwie pod Janowem Lubelskim, potem była konspiracja. To jest specyficzna droga, bo pański ojciec był jakby w dwóch konspiracjach, czy w dwóch różnych nurtach konspiracji. No właśnie, no to warto mówić i o jednej, i o drugiej, oczywiście o konspiracji antyniemieckiej, ale też antysowieckiej, jednocześnie podkreślając ciągłość, to jest szalenie istotne. Prawda? Bo my często narzuca nam się taką narrację, że ci żołnierze wyklęci, to, prawda, to nagle się wzięli znikąd, prawda, w tym 1944 czy 1945 roku. I to w ogóle nie miało nic wspólnego, prawda, z walką o Polskę wcześniej. Odwrotnie, całkowicie. Prawda? Walka powojenna, ta druga konspiracja niepodległościowa, czy też można powiedzieć śmiało, ostatnie polskie powstanie zbrojne, powstanie, tak wyszło, antysowieckie, było bezpośrednią kontynuacją walki rozpoczętej we wrześniu 1939 roku. Przecież większość żołnierzy wyklętych właśnie wtedy pierwsze kroki, prawda, w walce stawiało. Najpierw przeciwko Niemcom, potem przeciwko Sowietom. Panie Tadeuszu, ta książka nieprzypadkowa nosi tytuł Z otchłani, ponieważ jest to opis dosyć wstrząsających przeżyć, bo pan ojciec przeżył dwa piekła, tak można powiedzieć. Piekło niemieckie, obozu Stutthof, i piekło sowieckiego więzienia. Ja bym powiedział tak, że próbując jakoś ogarnąć, prawda, tę całą problematykę, ojciec na pewno się podpisywał pod takim stwierdzeniem znanym, słynnym rotmistrza Witolda Pileckiego. Prawda? Rotmistrz akurat był w Oświęcimiu, w Auschwitz, dzisiaj byśmy powiedzieli. Prawda? I słynne jego słowa już po tym, jak był maltretowany, katowany w ubeckim śledztwie. Przecież on powiedział wtedy: Oświęcim przy tym, to była igraszka. Mój tata mógłby dzisiaj, gdyby żył, powiedzieć: Stutthof przy tym, to była igraszka. To, co ci ludzie, prawda, i grupa Pileckiego, właśnie rotmistrz, dowódca ojca i mój tato, przeżyli na Rakowieckiej czy we Wronkach, tego się nie da w żaden sposób porównać z ich katuszami, których doświadczali w obozach
niemieckich bardzo ciężkich obozach, prawda? Obozach śmierci. Zarówno Auschwitz, jak i Stutthof to były obozy śmierci. Tam masowo likwidowano, prawda? Likwidowano ludzi w różny sposób, prawda? Nie tylko w komorach gazowych, ale też poprzez ciężką nadludzką pracę, poprzez wysiłek, któremu organizm nie był w stanie sprostać. Pierwsze wspomnienia ojca ze Stutthofu to są takie, że musiał, wysłany do komanda leśnego, musiał z innymi więźniami, świeżo przybyłymi też, ciągnąć, zaprzężony, prawda, jako zwierzę pociągowe, więźniowie ciągnęli i mój ojciec ciągnął wielki wóz z palami drewna. Większość więźniów nie przeżyła, a jednak zarówno ojciec, jak i rotmistrz Pilecki potem mówią, że to wszystko była hostka w porównaniu z tym, co robili rodzimi ubecy. Ale chcę jeszcze tutaj jednej rzeczy się dowiedzieć od pana. Co pozwalało w tym okresie ojcu przetrwać? Czy to była wiara? Na czym opierał swoją nadzieję? O tym często pisał i mówił później również Gustaw Henning-Grudziński, że miejsce obozu, on akurat znalazł się w obozie sowieckim, to jest miejsce szczególne, które nie powinno, miejsce graniczne, również granicznych postaw ludzkich, że tego nie należy oceniać takimi kategoriami normalnego życia, bo to jest coś, co wykracza poza te kategorie moralne normalnego życia i to, co nas tutaj oburza w miejscu, w którym jesteśmy, tam to jak gdyby nie obowiązuje, ale bez nadziei nie da się przetrwać te obozu tych kaźni. Co ojcu dawało nadzieję? Bo pan mówił podczas prezentacji tej książki, że ojciec pod wpływem pewnej sceny, pewnych wydarzeń, no, miał problem z wiarą. Ta wiara się u niego zachwiała. Wiara się zachwiała i to bardzo mocno. Nawet no, nastąpiło, można powiedzieć, takie zerwanie czy odejście od wiary. Co prawda ja sądzę, że nie do końca to się stało i ojciec w późniejszych etapach swojego życia jednak do tej wiary wracał. Czy to bardziej w sposób może naukowy, prawda, jako filozof, przede wszystkim chrześcijański. Prawda, w ten sposób starał się tę wiarę odzyskać. I w gruncie rzeczy moim zdaniem pozostał człowiekiem wiary, ale ten obóz niemiecki spowodował no, przynajmniej chwilowe odejście od wiary katolickiej. Najpierw no, były bardzo, bardzo ciężkie przeżycia w słynnej Alei Szucha, prawda? Kiedy ojciec, no, to opisuje w książce, prawda? Był właściwie już po drugiej stronie. Potem przyszedł Pawiak, więzienie na Pawiaku, w końcu ten Stutthof. I w Stutthofie no coś w ojcu pękło, prawda, jeśli chodzi o jego podejście, jego świat wartości. Prawda. To jest też bardzo, bardzo precyzyjnie opisane w Otchłani. Taki moment kluczowy to są transporty, szereg transportów Żydówek przywożonych do Stutthofu i bezpośrednio z rampy prowadzonych już nawet nie do baraków, tylko po prostu do gazu. To jest ten wstrząsający moment, myślę, w historii tego pokolenia, pokolenia też mojego dziadka, czyli tak zwane wyzwolenie, 45 rok, które żadną miarą wyzwoleniem nie było i to jest sytuacja, kiedy ci ludzie znowu muszą walczyć, znowu muszą się ukrywać, żeby przetrwać. Dalsza eksterminacja polskich elit. Pierwsza sprawa jest taka, że już po wyjściu ze Stutthofu zobaczył, zresztą wyzwolenie tego obozu wyglądało dosyć kuriozalnie, bo to był najpóźniej wyzwolony obóz niemiecki na terytorium już wówczas Polski. Prawda? Tego 8 czy 9 maja przyjechało trzech czerwonoarmistów i powiedzieli do tych więźniów, którzy zostali w obozie, wy tepier swobodny, da moina daitci, prawda? Jesteście już wolni, możecie iść do domu. To było wyzwolenie. Niemców już nie było w tym obozie. Prawda? Ale pierwszą rzecz, którą zobaczył na murach zniszczonego całkowicie Elbląga, to były hasła sowieckie, prawda? Śmierć AK-owcom, prawda? AK zapluty każą reakcji. No i ja się stwierdził, że no, to nie jest ta Polska, prawda? O którą on się poszedł bić w 1939 roku, to nie jest ta Polska, za którą cierpiał w obozie. Prawda? Naturalną rzeczą, tak samo jak we wrześniu 1939, prawda, była walka. Tutaj trzeba było tę walkę kontynuować już z Sowietami, prawda? I ponownie nawiązał kontakt z rotmistrzem Witoldem Pileckim.
i podzielał też jego pogląd. Prawda? I pierwszy raz zresztą Pilecki też wypowiedział inne słynne słowa kiedyś. Ktoś tu musi trwać bez względu na okoliczności, dlatego Pilecki został. Miał możliwość, Anders go wzywał, nawet z powrotem, musisz wracać, bo zaraz was wszystkich wykończą. Rotmistrz został, ojciec został razem z rotmistrzem Pileckim, bo też sobie zdawał sprawę, że trzeba po prostu się bić dalej. I teraz przechodząc do tej drugiej szalenie ważnej części pytania, to ja mówiąc prawdę, przez dłuższy czas miałem nawet pretensje do taty, że on mi tak późno powiedział o tych wszystkich rzeczach, bo taki obraz ojca, jaki ja miałem aż do pełnoletności, prawda, aż do 1990 roku, już ubiegłego wieku, prawda, zamierzchła przeszłość dzisiaj właściwie, to jest taki, że ojciec właśnie jest filozofem, prawda? A jeżeli coś się działo w przeszłości, no to była okupacja niemiecka. Ja o okupacji sowieckiej i rotmistrzu Pileckim dowiedziałem się strasznie późno, prawda? Już jako dorosły człowiek, właśnie w wieku 18 lat, prawda? 89 rok. Prawda? I to dowiedziałem się nie od taty bezpośrednio, tylko na sali sądowej, prawda? Co dodatkowo wzmogło moje pewne, prawda, pretensje wobec ojca. Państwu, że... Tata pana Tadeusza, Tadeusz Płużański, również Tadeusz Płużański, w 1948 roku był skazany na podwójną karę śmierci. To tak. Tylko warto przypomnieć, to bardzo ważne. Rotmistrz z tych samych paragrafów, szpiegostwo i próby zamachów na czołowe osobistości Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tak to się nazywało, rotmistrz został rozstrzelany, prawda, na Mokotowie. Ojciec szczęśliwie przeżył, też miał te dwie czapy, prawda. Bierut zamienił mu karę śmierci na dożywotnie więzienie. Ale tu jest też taki moment w książce, prawda, szalenie dramatyczny, bo ojciec sobie zadaje pytanie, słysząc, prawda, że nie jest wyprowadzany przez tych klawiszy, prawda, na Mokotowie na rozstrzelanie, tylko jednak, prawda, przenoszony do innej celi z wyrokiem dożywocia. Czy jednak nie lepiej w tym momencie, no, prawda, oddać się w ręce tych katów, prawda, z Mokotowa. No bo perspektywa siedzenia w więzieniu komunistycznym do końca życia też była, prawda, dosyć trudną sprawą. Ale wracając jeszcze do tego, że nie ważnego wątku właśnie. W 90 roku, jak mówiliśmy, dowiedziałem się właśnie na sali sądowej o przeszłości antysowieckiej taty. No? Więc warunki były dosyć specyficzne. A dlaczego w sądzie? No bo trwała wtedy jedna z pierwszych rozpraw rehabilitacyjnych dotyczących czasów stalinowskich. Na tapetę to państwo polskie okrągłostołowe wzięło sprawę rotmistrza Witolda Pileckiego i tutaj też był straszny bałagan i niekonsekwencja prawna, bo minister sprawiedliwości ówczesny chciał zrehabilitować tę grupę, ale mówię, że się nie zgodził. Tak kategorycznie powiedział nie, że on się nie zgadza na żadną rehabilitację. On nigdy, jego towarzysze i jego dowódca, rotmistrz Witold Pilecki, nie czuli się winni. Takich osób nie można rehabilitować, prawda? Nie można uniewinniać. Oni nie czuli się szpiegami nigdy, prawda? Oni pracowali na rzecz Polski, walczyli o Polskę. Szczęśliwie po wielu, prawda, perypetiach te rozprawy przekładano, prawda, to był też sąd wojskowy, prawda, przed chwilą ci ludzie sądzili w czasach PRL-u, teraz, prawda, już była Trzecia Rzeczpospolita, więc dla nich to był zapewne też pewien problem. No? Ostatecznie anulowano te wyroki, co było formułą, na którą się ojciec mógł zgodzić. Prawda? Uznano te wyroki za niebyłe. Prawda? Zdjęto całkowicie winę z rotmistrza Pileckiego, z mojego taty i jeszcze z innych oskarżonych. Panie Tadeuszu, na zakończenie. Pan kilka książek poświęcił tym oprawcom, czy to w togach sądowych, czy w mundurach, którzy niszczyli pokolenie pańskiego ojca, którzy zniszczyli rotmistrza Pileckiego, wielu, wielu innych osób. Czy my możemy budować normalne państwo bez twardego osądzenia sprawców? Wielu już z nich nie żyje, ale nawet symbolicznego. Przypominam, że główna aleja na cmentarzu Powązkowskim jest dalej usiana grobami
tych ludzi, którzy skazywali to pokolenie. Ja postaram się odpowiedzieć krótko. No, nie możemy budować oczywiście Polski praworządnej i sprawiedliwej na kłamstwie, na zbrodniach komunistycznych. Niestety to się dzieje do dziś. Większość tych osób również ze sprawy rotmistrza Pileckiego w ogóle umarła nietknięta. Prawda? To są, tu, ojciec wspomina, prawda, prokuratora, sędziego, ja potem wracam do tych spraw i rozwijam te sprawy. No. Natomiast im się nawet symbolicznie nic nie stało. No, możemy powiedzieć śmiało, że żaden oprawca rotmistrza Pileckiego ani w tym mojego taty, prawda? Bo to były te same osoby, ci sami oficerowie śledczy, ci sami sędziowie, ci sami prokuratorzy, nie ponieśli w III Rzeczpospolitej żadnej kary. A dzisiaj wielu z nich właśnie leży na powązkach wojskowych. Jedyne, co możemy zrobić, prawda? Ci ludzie w większości już nie żyją. Prawda? Znaczy, oczywiście osądzić żyjących, no to jest obowiązek naszego państwa, żeby było wreszcie chociaż trochę normalnie. Prawda? Ale wobec tych zmarłych oprawców, tych zbrodniarzy, no to trzeba przypominać o tym, prawda? Trzeba pisać o tym, trzeba o tym mówić, a niestety ich groby, moim zdaniem, jednoznacznie trzeba wynieść z powązek wojskowych, żeby to miejsce zostało wreszcie nekropolią chwały polskiego oręża, a nie miejscem hańby. Prawda? Nie możemy tam, a niestety to się odbywa cały czas. Cały czas są tam chowani ludzie niegodni, prawda? I polskiego munduru, i tego miejsca. Prawda? Funkcjonariusze komunistyczni, generałowie. Prawda? Komunistyczni również w Alei Zasłużonych. To trzeba wreszcie zmienić. Prawda? Ten cmentarz musi być oddany wyłącznie bohaterom. Panie Tuszu, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zachęcam do tej trudnej lektury. Napisana książka jest szczęśliwie dosyć... Znaczy, trudnej lektury w znaczeniu treści tego bagażu, niestety. Może nie prostym językiem, ale jednak, prawda, takim przystępnym, możemy powiedzieć. To jest nasz los, proszę Państwa, tego nie uciekniemy. Warto sobie przypomnieć, jak wyglądały czasy jeszcze 70 lat temu i że ta historia w zasadzie się jeszcze nie skończyła. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.